No co jest tu dzisko? Ja mi jest Nedved i witam was w kolejnym odcinku Castlevania! Co tam u was słychać? Kontynuujemy naszą przygodę, oczywiście standardowo jesteśmy w rozdziale, wow, 8 już. Nice. Skończyliśmy od zewnętrzny jakiś mur. A, biegaliśmy po łańcuchu, a teraz wieża zegarowa. Zapraszam bardzo na czytanko. The vampire's mercy is playing on his thoughts. I see that clearly on his face. Perhaps Laura reminded him of poor Claudia. Seeing his beloved Marie again has brought it all back to him. Marie's love is all he has now, and the hope of holding her again, the only hope. He is close now, close to the bitch who commands these vampire vermin. Gabriel will make her pay for the injustices he has felt at her hands. She is powerful. She will try every trick in the book to tempt him to her cause. There is just the small matter of the clockwork tower to overcome first. Another mad invention of Frankenstein that I hope will only delay his sweet revenge. No, ostre słowa tutaj padały w czytanku. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi za te słowa, które wypowiedział Zobek. Strasznie nie lubię tych potworów. Nie wiem, nie, nie. No wiadomo, no, potwory z ciemności, no to no. O, shit. Będziemy musieli się tu wspinać. Znaczy ja będę musiał się wspinać, a wy będziecie to oglądać. O, loś. O, jakie nieładne lagi. O co chodzi? Widocznie tutaj dość zębaty, które chodzą i wszystkiego co się rusza, trochę poważnie naruszyły moją ilość FPS-ów. No nic, mówi się trudno. Mam nadzieję, że to jakoś przeżyjecie. Grafika jest na najniższych ustawieniach, także no nie wiem co tu się dzieje naprawdę, żeby aż tak nagrywanie dało mi do tego, do wiwatu. No nic, teraz ten podrozdział będzie głównie postawiony na czym? Na akrobatyce. Czysto element zręcznościowy tutaj będzie. Nic poza tym. Coś tu jest? Tak wygląda, jakby można było tutaj skoczyć. I można. Lol. Fajnie. O, klejnot magii i światła. Bardzo mi to się podoba. Mam nadzieję, że mogę wskoczyć z powrotem. Dobra. Jak widzicie, mamy tutaj wieżę zegarową, która porusza wszystkimi mechanizmami tutaj w środku, między innymi tymi platformami. No niestety będę musiał tutaj się nawyrężać, żeby przejść dalej. Nie będzie to ani łatwe, ani zbytnio przyjemne, także pewnie parę cięć będzie. O, shit. Na przykład takie. Myślałem, że doskoczę. A tu dupa. No to próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem trafię mniej więcej tak, żeby wskoczyć tą półkę. Okej, git. Ja nie będę skakał na tą drugą, bo pewnie znowu zlamię i spadnę w dół. A spokojnie tutaj będziemy, poczekamy sobie aż. Co to może być? Jakiś bęben zegarowy, coś w tym stylu? Ale wieża zegarowa, no, naprawdę robi wrażenie, jest całkiem spora. Mechanizmy w środku całkiem potężne, zębatka 3 razy większa ode mnie. O ile nie więcej. Dobra, tutaj już musimy skoczyć na naszą półeczkę. Dobra, mam nadzieję, że się nic nie stanie Gabrielowi. Dobra, czekamy na obrót zębatki i przeskakujemy. Spoko. O, teraz mamy iść pod włos, super. Nie podoba mi się to. No, zeskakuj, Gabir. Okej. Okej. Fucking shit, myślałem, że mi się uda. Niestety mi się nie udało. No to jeszcze raz w takim układzie. Mamy ile mam? 4000 punktów. Tam chyba z tego co pamiętam za 6 było następne ulepszenie. No, no. A, dobra, jesteśmy tutaj. Teraz tutaj czy wyżej? Chyba na razie wyżej. Wskoczę, żeby tutaj uruchomić. Nie wiem co tam jest na dole. A na dole chyba już byliśmy. Nie ten przycisk, zwykle. Aha. Teraz to. No dobra, skoro tak, tak. Tak się rozglądam, czy coś tutaj się nie świeci, jakiś koleś nasz z bractwa. Ja nic na razie nie widzę. Tam na dole nic się nie świeci, dobra. Przekręcone mam nadzieję. O, dobra, uruchomiło się wszystko ładnie.
Lecimy z koksem! No i co? Nieważne. Tutaj w lewo, nic na wprost, nic to. Spadam! Ratujcie mnie! No i co? No Gabriel, no, ogarnij się. To znaczy A, B, E, U. Niedobrze. Coś mamy, nic, dobra. W takim kodzie wchodzimy tu. Znaczy to coś będzie prądować. A to na górze, o fucking shit, to pewnie będę musiał się podskoczyć i auć, podciągnąć, ale nie o to mi chodziło. No, chciałem się podciągnąć podczas skoku, ale mi coś nie wychodzi. Au, no za daleko tym razem. Jakby się to normalnie na 30 sekund dłużej zatrzymał, to normalnie bym miał przerąbane. Nie podoba mi się to. Nic mi się tu nie podoba. To w ogóle taka, wiesz, kto to w ogóle konstruował? No Frankenstein, no tak, oczywiście. A koleś, który ma nierówno pod sufitem, nierówno też pod sufitem buduje. Aha. Na tą samą półeczkę jeszcze wskoczę. Człowiek, nie ogarniasz systemu. Dawaj, Gabriel, wierzę w ciebie. Tylko jak wpadniesz na tą zębatkę, która... O, shit. Git. Nie daj się pożreć zębatce, Gabriel. Nie daj się pożreć, nie daj się pożreć. Dobrze jest. Dobra, tutaj. Zeskocz, ale nie tak. Whee! What the fuck? Aż tak bardzo przeleciałem. A tam niżej już byliśmy. No. Gabriel. W prawo. Aha, my tu musimy skoczyć chyba, tak? Nie, no to o co chodzi? Aha, dobra. Muszę wziąć rozbieg, mówię, o co chodzi? Yeah, baby! Po co jest ta półka tam? Houston, co ja mam teraz zrobić? Tutaj wyżej, nie? A, niżej, okej, okay, spoko. Myślałem, że... Ta półka jest po prostu za nisko, ale jest na tyle wysoko, że zębatka nas nie ruszyła. O, spoko, spoko. O, co tu mam? Magię, to znaczy ten. Statuetkę many. O, shit, tylko nie to. Dobra, musimy czekać na odpowiedni moment. To znaczy ja muszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć teraz. Nie, nie teraz, kurde. Teraz, haha. Widzieliście? Okej, okay, włączyło się. Super, tam po lewo już widzę, nasz kolega już jest. Ale nie mogę tu tak po prostu zejść do niego, muszę stąd wyskoczyć. Okej, okay. Myślę, że nie tam, myślę, że cię nie zauważę, co? O, klejnot magii życia, spoko, dzięki. Przeskakujemy w takim układzie. To chwytamy się, proszę państwa, jakże? Ej, Gabriel. Bujałam się, nie buję się. Dobra, gdzie jest blok tutaj? Dobra. Bo coś tu pamiętam. To nie wiem, czy nie wyskoczy ten koleś, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. Ta machineria Frankensteina, nie wiem, czy pamiętacie. Teraz powinna zaraz wyskoczyć, z tego co pamiętam. Ale nie jestem... No, pamiętam, że drugi raz z nią mówiłem. Dobra, to w takim układzie z grubej rury. Ale mam lagi, bez kitu, 12 FPS-ów tylko. Co on robi? Au! Dobra, dostał z mocnego bata. Au! No trochę się wzmocnił po naszej ostatniej walce. I 98, o tak. I 98, o tak. Au! Dobra, trochę muszę się podleczyć. No, nie bij mnie. Dobra, trochę więcej uników. Mniej magii, więcej uników. Więcej uników, dobra. Nie pluj na mnie prądem, bo wiesz. O tym co robi. Dostał, pięknie. O, unik, a niestety mi się nie udało. Chyba będę musiał skakać po prostu przy tym ataku.
Widzę, że coś po prostu unikanie tak w bok nie wychodzi mi za bardzo. O, tym razem zaatakował mnie w powietrzu. Gdzie w powietrzu? Au, dawno nie byłem. Trochę się podleczyma. Wow. Unik. Atak, unik. Atak, unik, niedbyt. Prosta matematyka. A? A? Udało ci się. Dobra, jeszcze niewiele mu życia zostało. No chodź, o. Co teraz? Co teraz? Co teraz? No co, uleczył się i co? Co ja mam w związku z tym zrobić? Ale pięknie, żebym przed. Między ramiona akurat prądem atakował. A musiałem go złapać wcześniej, tak? Dobra, klik, 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 klik. Dawaj, Gabriel. Wyrwij mu ten mózg. Dobrze. LOL. Zniknął? Zniknął, no to całe szczęście. Jak już zniknie, cała reszta też mamy po ptukach. Bo załatwiony ziom. No trochę mi życia zbił. No magii nie za dużo, bo tam połowę magii cienia mam. Tam po drodze jeszcze magię światła załadowałem, a co? Doładowanie, kup doładowanie magii światła, a dostaniesz też od Gabriela dodatkowy wpiernicz. Fajna promocja, nie? Mnie się podoba. Nie, dostaniesz autograf od Gabriela, o, to by było dobre. Kup teraz doładowanie magii światła, a dostaniesz autograf Gabriela gratis. Spoko. Aha, jedzie do góry. No to w takim układzie czekamy. Fajny posążek, podoba mi się jakiś anioł. Jakiś koleś się trzyma. Yeah! Wszystko lekkiej nocy jest znalezione, także bardzo mnie to cieszy. Co? Olurox? Dobrze odczytam? Ta, Olurox. Dobra, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja mi jest Nedved, ze mną był Gabriel Belmont i Castlevania, Władcy Cienia. Trzymajcie się cieplutko, bo już się robi cieplutko, słoneczko świeci, pięknie, ładnie, super woda. Trzymajcie się, cześć, na razie.